O, dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie wszystkich obecnych na Zagrajmy z Gimperem w Game Dev Tycoon, bo wyszedł nowy update. Nowy update, który dodaje tryb piracki i jest to utrudniona, zdecydowanie utrudniona wersja tej samej gry i ponoć będzie bankructwo i ponoć zginiemy, więc ja jestem bardzo ciekaw. Dzień dobry, witam też wszystkich obecnych na Twitchu, pozdrawiam serdecznie, dziękuję za donata. A ty złożyłeś? Nazywamy swoją firmę. Zacznijmy od tego, żeby ustawić właśnie, zobaczcie, tryb piracki. Tryb piracki znacząco zmniejsza sprzedaż waszej gry. Grozi bankructwem. Możecie opracować ochronę przed bezprawnym używaniem, ale zniechęci to fanów. Od czasu do czasu będziesz dostawać maile fanów inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Dobra, nazwa firmy. Jak sobie możemy nazwać naszą firmę? Kto pierwszy na czacie wymyśli nazwę dla firmy, tak się będziemy nazywali przez całą serię. Musicie napisać firma, dwukropek i nazwa. I tę nazwę wtedy wezmę. Proszę bardzo, czas start. Ja się w tym czasie napiję. O, dobra, przepraszam, wygrała nazwa. Dobra, bo jakby pierwszą nazwą jest firma chuj. Więc po prostu Basement Studios uważam, że jest lepsze po prostu. Więc złamałem swoje własne zasady, ale mogę, bo... No bo tak, bo ja je ustalam. Imię gracza, Gimper. Nie no, nie czarny. Biały jestem. Mogę być łysy? Nie mogę być. Dobra, to będę rudy. O, to jestem ja. Kamizelka. 35 lat. 30 lat, szybkie tempo. Dobra, zagramy na standardowym. Odblokować podpowiedzi, ponieważ już grałeś tę grę w nowej rozgrywce, możesz wszystkich przenieść do tych podpowiedzi. Do gry wszystkie jest wcześniej. Tak, chcę zaimportować. Miejsce zapisu. A to jakieś Rizony, hajsownicy Gimpera, wydzywy. Są jakieś z modami. Dobra, tutaj sobie. 3 lata temu te gry były robione. Witamy w kolonii. Kubański GGG, witamy w kolonii. Chcę nadpisać tę grę. Tak, dobra, zaczynamy tutaj jako Basement Studios. Stwórz nową grę. Jak się będzie nazywać nasza gra? Projekt Szczur, no proste. Wybierz temat. A, i teraz takie nowe ikonki są. Super. Dziki Zachód, samoloty, sporty ekstremalne. Do, Dziki Zachód niech będzie. To nie będzie Projekt Szczur, to będzie Projekt Szeryf. Gatunek. Jak Dziki Zachód, no to akcja. Wybierz platformę. Tu wiemy, że pasuje. Dobra, udział w rynku 56%, to 44. Ale tutaj jest 4 razy tańsze tworzyć. Więc zrobimy tu. Grafika tekstowa albo 2D. Dobra, a zróbmy tekstowego szeryfa. Rąbiesz młody, dawaj. Idziemy. Silnik, 3 plusy, tutaj 2, tutaj tak ten. Dobra, Dziki Zachód, akcja. Skoro to jest gra akcji, to tak i tutaj tak i to jest prawie niepotrzebne. Myślę, że tak jakoś zrobimy. Rąbaj, dawaj te piłki. Dawaj mi te piłki. Dialogi. Kogo to obchodzi? A to już mam podpowiedzi. Kurde, nie, nie chcę tego. Słuchajcie, bo to są takie podpowiedzi. To są takie podpowiedzi, których ja zapomniałem, bo to są sprzed 3 lat, więc ja nie chcę tego. Chciałbym się nauczyć na nowo tych wszystkich rzeczy. Nie, nie odblokowywuj mi właśnie podpowiedzi. Super. I gramy tu jeszcze raz. Projekt Szeryf. I tutaj trzask. Aha, jest, zmieniło się. Dobra. Katastrofa, ekspedycja, romans, cyberpunk. To robimy cyberpunk. 2012. Gatunek, akcja. Wybierz platformę PC, tak? Do cyberpunku? No akcja. Proste, że akcja, tak musi być. Tekstowa. Gra wyobraźni. Jedziemy. No i teraz nie ma podpowiedzi. Jak to jest akcja, to jedziemy silnik, rozgrywka na maksa. Jechane. Dobra, badania od razu wchodzą. Design, błędy, technologia. Bez dialogów. Sztuczna inteligencja i projekt poziomów uważam, no prawie równie ważne. Chyba sztuczna inteligencja najbardziej, skoro to jest gra akcji. No ale projekt poziomów też, tak naprawdę. Jeżeli o mnie chodzi, jeżeli mnie pytacie. Dobra, jechane. Projekt świata, grafika, dźwięk. Dobra, grafika moim zdaniem, dźwięk.
Projekt świata, World Design, czyli jakby no nie musi być jakoś dobrze. Jeżeli dobrze rozumiem World Design, bo projekt poziomu był wcześniej. World Design to jest tak jakby spójność do RPG-ów bardziej. Błędy usuwać? Pozdrawiam siebie, który obejrzy ten odcinek. Ano i Gimpera, no i fajna ta Iwanka 5 zł. Dzięki, ja też ciebie pozdrawiam, mordeczko. Sekundę, zrobię tutaj ustawienia tylko, żeby mi powiadomień nie wyskakiwały w trakcie gry. Potem widzę, że w prawym dolnym rogu na Steamie coś wyskakuje. A to nie ma potrzeby, żeby wyskakiwało. O kurde, ja cash tracę, bo ta gra leci cały czas w tle. No to ładnie się załatwiłem. Ładnie się załatwiłeś, Tomcio. Nowy temat, nowe połączenie. 11 i 10, Cyberpunk 2012. Dobra, tu jakieś level upy. Wydaj grę. To będzie dobra gra. Pierwsze recenzje. Dość kiepska. Świetnie. Strata czasu. Dajcie rzecz jakąś czwórkę chociaż. O, piątka. Widzieliśmy już lepsze. Dobra, ale nie jest źle. Żyjemy, na pewno dużo osób kupi tę grę. Nowy deweloper w branży, Basement Studios właśnie wydał swoją pierwszą grę, Cyberpunk 2012. Umiarkowane oceny. Ile sztuk? W trybie pirackim sprzedaż gry będzie znacząco ograniczona, co bardzo zmniejsza twoje szanse na przetrwanie. Kiedy uda ci się już stworzyć swoje własne silniki, uzyskasz możliwość przeciwdziałania piractwu poprzez opracowanie ochrony programu dodanego do swoich gier. Jednak o ile ochrona przed nielegalnym kopiowaniem gry ograniczy skutki piractwa, z drugiej strony zniechęci niektórych fanów. Co gorsza, technologia zabezpieczeń zmienia się dynamicznie. Jeśli nie będziesz na bieżąco, utracisz swoją skuteczność. No to dzięki. Skutki piractwa stanowią przed kopiowaniem, będziesz widzieć w raportach z gry. No dzięki. Szalone zyski. Do powodzenia z grą. Pokaż, że przez te 3 lata nie zgubiłeś tego czegoś w robieniu gier do 5 zł. No dzięki, ja widzę, że już zgubiłem. W pierwszym tygodniu 270 egzemplarzy, szalone. Opłaty miesięczne 8 tysięcy, sprzedaż 2 tysiące. Dobra decyzja, dobra, stwórz nową grę. Lepszy Cyberpunk 2012. Temat, dobra, a może nie róbmy Cyberpunka znowu, to zróbmy romans. Gorzki flirt. Kromans to przygodowa. Na PC ta prosta, bo tani. Dobra, dawaj grafikę jakąś. Będą se gimby dotykać się tam na dole. O, w drugim tygodniu Cyberpunk się sprzedał lepiej niż w pierwszym. No proszę, dobra, to jest romans. To opowieść, zadania i rozgrywka i mało silnik, tak myślę. Dobra, zobaczymy. Nie drap się po tym łbie, tylko rób. Czasu nie mamy. Cash ci się skończy i zdechniesz. Dobra, dialogi. Ja myślę, że to wszystko wywalmy i dajmy dialogi po maksie. Projekt świata. I grafika. No po co mi dźwięk? Nie wiem. A, tego nie muszę. Dobra, to bez dźwięku w ogóle niech będzie. To będzie przygodówka tekstowa o romansie. Na pewno doskonale pójdzie. Prawie bez błędów gra. Super. Jak tam... Gra wycofana Cyberpunk. Dobra, spoko. Nowy temat, nowe połączenie. Nowy rekord. Elo. Debin on Haters. Wydaj grę. Co teraz powiecie? Gowodory G64 sprzedaje się lepiej niż inne komputery osobiste. Niska cena, lepsza dostępność. Badania. Nowy temat. Nie chcę na to wydawać. Potrzebuję kolejną grę zrobić. Stwórz kolejną grę. Gra się będzie nazywać Katastrofy. Jak się może jakaś katastrofa nazywać? Serafin TV. Wybierz gatunek. Akcja. Platforma PC oczywiście. Tekstowa. Gotówka na minusie, co jest? Gorzki flirt. Deb. Siema, typiarze. Siódemeczka, dziękuję, pozdrawiam. Siódemeczka, siema, siema. 8. Można grać tygodniami. All Games.
You fuckers. Dobrze. Jesteś na minusie. Nie no, damy radę. Patrz. Co tak mało się tego sprzedaje? Dobra, katastrofy, akcja, silnik, rozgrywka. Nawet rozgrywka trochę bardziej. Co to jest za żenująca sprzedaż w ogóle? 400 sztuk. Gorzki flirt odniosła ogromny sukces, dzięki czemu mamy już jeden fanów. No to doskonale w ogóle. 31 w ranki. Co to jest za żenująca sprzedaż w ogóle na tym poziomie? Bo my gramy na trudniejszym poziomie, tym pirackim. No dialog, projekt poziomów. Sztuczna inteligencja, pyk. Pyk, robimy tak. Siup, siup, siup. Dobra, wchodzimy w koszta. Musimy się wykaraskać. W raporty ktoś mówi, żeby wejść. A to teraz nie mogę, bo pracuję nad kolejną grą. Dobra, dawaj. Krążą plotki, Invento miało zrobić kolejną konsolę. Dobra, błędy wyleczone. Puszczamy super gierkę, Serafin TV. Nowe poziomy. Wierzymy w twoje portfolio biznesowe i chcemy nabyć udziału w Basement Studios. Czy rozważysz tę ofertę? Dostaniesz natychmiast 106 koła w gotówce za przekazanie 20% udziału. Możesz też dostać 151 koła za 30%. No nie wiem, czy ten Serafin jest sprzedany. Dobra, odmówię na razie. Stwórz raport o grze. Co tu się ze sprzedażą stało? Przychód jest mniejszy niż koszta produkcji. W ogóle to się nie da... Nic się nie da. Pierwsze recenzje Serafin TV. Może kanał Gargamel jakoś się wypowie. Czegoś tu brakuje. Czy no jest dobra gra, chłopaki. Miejscami dobra. Dajcie jakąś szóstkę. Widzieliśmy już lepsze, dobra. Ogarniemy, poradzę sobie bez was, pajace. Ale się Serafin sprzedaje. Więcej zrobił niż tamto gówno, gorzki flirt. Dobra, dawaj raporty. Raport o grze. Co wykazał raport? Romans przygodowa, świetne połączenie. Dialogi, ważny czynnik. Połączenie platformy, świetne. Dodatkowe spostrzeżenia. 91% graczy spiraciło gorzki flirt. No wam się coś pomyliło chyba. Dobra, robimy jeszcze nową grę. Temat. Ekspedycja. Wyprawa po suby. Wybierz gatunek. Jak ekspedycja, to przygodowa. Dawaj te pecety, rąbiemy. Nie, nie mam cashu na następne rzeczy. Dobra, wchodzimy na grafikę 2D. Zadłużę się trochę. Serafin się dobrze sprzedaje. To jest przygodowa, to tak, opowieści, zadania, silnik nie. Trochę mniej rozgrywka. O, tak tyle. Co to jest w ogóle? Aby zachować wypłacenie, w której piracki możesz sprzedać część swojej firmy osobie trzeciej, by otrzymać potrzebny zastrzyk finansowy. Pamiętaj jednak, że udziałowcy będą automatycznie otrzymywać niewielką dywidendę za każdym razem, gdy sprzedaż gry przyniesie zysk. Wypłacone dywidendy będą tym wyższe, im więcej udziału sprzedaż, o ile ich kwota może wydawać się nieznaczna, z czasem mogą znacząco ograniczyć uzyskany przez ciebie zysk. Będziesz otrzymywać propozycję odkupienia udziałów, ale udziałowcy sprzedadzą je jedynie, gdy przyniesie im to znaczny zysk. No go! Dialogi na maksa, proste. Wszystko w dialogi wrzucam. Serafin, dobra, zarabia mi cash. Wrzucamy ci deala na kanał, mordo, ogarniesz. Nowa konsola, spoko. Projekt świata. Bez dźwięku. Dobra, wszystko w projekt świata, idziemy. Dobrze? Kasuj błędy. Dziękujemy. Siemka, jesteśmy twórcami Game Dev Tycoon. Nasza pierwsza gra. Kupując tę grę, wsparłeś nasze studio. Jesteś gość. Polską wersję opracowało BDIP. No bardzo się cieszę. Dobra, wyprawa po suby musi nas ratować. Minus 49 koła 6000. Jak to ta gra mi nie zarobi, to ginę w ogóle. Jest bankructwo. Kolejny poziom. Wydaj grę. No teraz się wszystko okaże. Pierwsze recenzje wyprawy po suby.
Ojejku, goddammit. Dajcie jakąś siódemkę, typiarze. Jest siódemka, dobrze, dziękuję wam, typiarze. Pieniądze dać, poproszę. To się nic nie chce sprzedawać w ogóle. No 5500, no nawet spoko. O, zlecenia mam, znajdź zlecenie. O, i z tego sobie możemy zarobić, dawaj. 3 tygodnie 9-11 powinienem zrobić. Dobra, wyprawa posuwy coś tam zarabia. Rąbaj te testy, dawaj je, dawaj je, dawaj je, dawaj je, zrobisz. Dobra. Zlecenie. 2 na 13, 15 na 2. Dobra, to powinniśmy zrobić. Halo, gdzie są pieniądze za zlecenie? Wypełniłeś kontrakt. Dobra, no i super. A gdzie są pieniądze z niego? O, wynagrodzenie za kontrakt. No siema. Kontrakt zrealizowany. Dobra, mam nadzieję, że tego nie uwalę, bo zginę. Wierzymy w twoje portfolio. Nic nie sprzedaję. Sram wam do japy. Tak brzydko powiem. Dawaj, dawaj, dawaj. No serio, brakło punktu. No i minus 8 tysięcy i w ogóle zabijcie mnie, dobra. Nowa gra. Cyberpunk. Cyber Marian. Przygodowa. O, te pecety zaraz z rynku je wywali. Tekstowa. Przygodowa, to zostawiamy tak jak jest. Poprzednia też była przygodowa. Minus 37, o nie. Kolejne opłaty miesięczne powodują, że ginę. Tak, idziemy tak. Trochę grafikę musimy zwiększyć w tej grze tekstowej, szalonej. Oferta bankowa, 80 tysięcy. No nie, no to już wolałem te udziały. Dobra, Cybermarian będzie hitem, wyciągnie nas z kryzysu. Dawaj, o, jeszcze jeden punkcik do technologii poszedł. Nowe połączenie. Projekt poziomów. Pierwsze recenzje. No jaką czwórkę? Pomyliło ci się coś w ogóle, koleś. Piątka. Zlecenia. Brak dostępnych zleceń. Badania. Własny silnik. Dobra, robimy. Osiemset. Pięciu fanów. Zgonalia. Nowy projekt badawczy, samouczek w grze, dźwięki monof, ochrona kopii V1. Stwórz własny silnik. Co? Ja nie mam tyle pieniędzy. Mój silnik. Dobra, zapis gry, niech w nim dojdzie. Już jest. Mój silnik, dobra, i teraz tak, wybierz silnik, mój silnik, na peceta, dobra, katastrofy przygodowa, romans, kocham was, przygodowa, no zostaw tu, gdzie te zabezpieczenia się ustawia? A, ja powinienem zbadać elementy, które pójdą, dobra, bankrutujemy tu w ogóle, gramy jeszcze raz, widzimy się w następnym odcinku, siema.